Witajcie! Całą noc padało, słuchajcie, więc jest lipa, ale zabiorę się za zdejmowanie kół. Zaraz pojadę na wulkanizację, ale tymczasem zobaczmy, czy i jak pali, no bo całą noc zimno, akumulator stał nieładowany, sam nie wiem, co będzie. No tak odpaliła, nie wiem, co o tym myśleć. Ale akumulator się trochę naładował, na tyle, że ją odpalił. No musi teraz pochodzić tak zwane dotarcie, więc będzie chodzić. Zobaczymy. Dobra, niech sobie łazi, a ja zabiorę się za zdejmowanie kół. Przydałaby się jakaś cegła, pusta, w sensie, tak żeby podłożyć tutaj pod przód całkiem. A to tak dzwoni, ja mówię, co tak dzwoni? Tak, żeby on był tutaj. Albo może ten kołek. Trochę taki kiepski. Ale zobaczymy. Mało. Cały czas ją słucham, jak ona chodzi, bo trzeba poznać maszynę, nie? Dobra. Teraz tak. Klucze. Co to jest? 22 to chyba ten będzie do kół, ale nie pamiętam. Nie, 24. Ludzie, to jest tak, jak się widzicie, jest 24. Wyjeżdża i potem najnormalniej w świecie wszystko zaniedbuje i przez to bajzel nie z tej ziemi. Ale cóż, nie można się rozdwoić. A tymczasem bierzemy klucz. O,
Zobaczmy, co on tu nam powie. O kurde. Inna robota, co? A tak to się człowiek męczy. No tu nie chce. Tutaj nie idzie, trzeba będzie ręcznie i dopiero potem poprawić. Ale mimo wszystko całkiem elegancko, nie? Jest tutaj 24, 22, 18, nie ma. Tu jest 24. Chyba ten. Albo 27 to jest. No, 27. Dobra, poszukam klucza i zaraz wracamy. Jedziemy na wulkanizację. Jeszcze tylko wezmę dętkę, bo dętkę mam tą nową jedną. Mam czy miałem? No właśnie. Za długo, słuchajcie, jest. Nie robiłem koło tego wszystkiego i po prostu część rzeczy mi uciekła z głowy. Dętka jest nowa. Drugą, nie wiem, chyba wentylek trzeba. I tyle. Dobra. Pakujemy, jedziemy na wulkanizację. No, przyjechałem. Chciałem nagrać wulkanizacji, jak to wszystko wyglądało, ale się facet nie zgodził. To trzeba uszanować, co tam. W każdym razie widzicie, 60 cały czas pracuje. Nie widzę tu żadnego wycieku, nic. Wszystko ładnie, suche. Klasa. O to chodzi. Ona się w tej chwili powoli dociera. Będę chciał dzisiaj zrobić przejażdżkę. Mam nadzieję, że widać. Ale czy się uda, tego nie wiem.
zobaczymy. Bo jeszcze kwestia tego, że muszę podjechać do Andrzeja i zobaczyć, czy ma, znaczy czy jest, bo trzeba kabinę jeszcze założyć. Bo bez kabiny to przecież jaki to sens jechać? A to kurczę, blade, tu coś z tą śrubą. Teraz opuścimy i spróbujemy dociągnąć no to nie ma tak, że opuścimy, widzicie? Będę wyciągał jeszcze kluczem, zobaczę. Coś mi się zacina ten lewarek. Jeszcze dużo. Zobaczymy, może już teraz będzie. O!
Dobra. I zobaczcie, a tak to kręcenia i kręcenia. To jest po prostu... bardzo porządny sprzęt. I polecam wam kupić takie właśnie coś. Bo to tak ułatwia sprawę. O. No i stoi na kołach elegancko. Co trzeba by zrobić, zanim to wszystko posprzątam, to trzeba zerwać, bo to się nie nadaje do niczego. O ma. Dobra, na razie tu, później będę i tak posprzątał wszystko i tak. Ten fotel rzeczywiście jest, słuchajcie, tutaj tylko taki, o, bo nie ma innego na razie, ale fotel będzie zmieniany. Co mamy? Temperatura, widzicie, jest taka na minimum. Troszkę się tutaj świeci ten olej. Już nie. A to jest za sprawą pewnie tej klawiaturki, tak jak mówiliście. A jak ropa cieknie, to są te właśnie nieszczęsne. Takie proste ze zmianą tego wężyka. Strasznie wrednie. No, poci się delikatnie. Trzeba będzie coś z nim zrobić. No ale w sumie... aha, no nie mogę jechać... kurczę. Wiatr wszystko to rozwala. Nie mogę jechać jeszcze, bo muszę przywieźć te zawiesia tutaj do tych ramion. Bo bez tego nie da rady. No i w sumie mógłbym już jechać do Andrzeja po kabinę. Byłaby elegancja Francja. Aha, no i jeszcze lampy muszę założyć. Tylko gdzie ja je dałem?
No to jest pytanie. Dobra, poszukam i zobaczę co i jak. Ogarnę temat i jeszcze coś dogramy. No, słuchajcie. Przywiozłem zawiesia. O, żeż ty. Coś mi się zdaje, że będę musiał kupić nową tą szelkę na czoło, czy jak się to tam nazywa. Zakładamy. Trochę deszczyk zaczął padać, co mi się nie bardzo podoba, bo psuje robotę. No ale co zrobić? To tu jest drugie. O ty kurczę. Będzie chodził, ale trochę pochodzić musi, no. Kurczę, mogłem wziąć tą belkę jeszcze, aj. Zapomniałem. No ale tu jest ten drut. Kto na tego druta się to złapie? Żeby nie latało. Tyk. Dobra, jest. Trzyma. A nie, wałek nie włączony, to podnosił nie będzie. W każdym razie teraz już tutaj to jest. To się działa. Działa. No to dobrze jak działa. Spawarkę, słuchajcie, mam, elektrody są. Trzeba będzie jeszcze tylko zobaczyć tu. Szlifiera pójdzie na pierwszy ogień, będziemy to czyścić. No kurczak, tutaj to widać, że to wyrwane było. I to nawet od środka nie spawał. Tu jest ok. No i nie wiem, czy to... Co z tym robi? Zobaczymy. Zobaczymy, czy to się da w każdym razie tu złapać, czy nie. Słupy są. Także jest to, widziałem, że słupy są. Trzeba będzie tylko to rozkręcić, tura i po kolei. Raz, dwa. Jarek proponował, żeby to przewiercić, tutaj blachę wstawić, śrubami to złapać. I z jednej strony jest dobrze, bo takie mocowanie jest mocniejsze od spawu. No ale zobaczymy. Dobra. Tymczasem, bo tu zaczyna kropić, jak jechałem, to padało. Na dzisiaj koniec, słuchajcie. Jutro zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się. Cześć.